Wróciłam! Liczyłam na cieplejsze powitanie. Nie złapiecie mnie leszcze! To nowa zabawa? Objaśnijcie mi zasady. O, cześć, Haniu. Kiedy zjechałaś? Hania? Czy ktoś powiedział Hania? Moja córeczka! Hanusia, tatusia! I to nie na ekranie! I takie powitanko to ja rozumiem. Dzięki, tatku. A co ty robisz w domu, skarbie? Tak tylko wpadłam nacieszyć się osobistym kontaktem. No, to co dziś porobimy? Co? Czy to znów jakiś żart, którego nie łapię? Skąd? Wszyscy się cieszymy, że jesteś. Tylko, że mam mecz. Ja turniej gier wideo. Ja pogrzeb. Przepłaszamy. Nie wiedzieliśmy, że wpadniesz i wszyscy już mamy plany. Znaczy zawaliliśmy, popłoszę dwie książki. Książkowo! Nie, nie, skąd? Nie ma problemu. Przyłączę się, jakbym wcale nie wyjechała. Dawid? Hi, jestem. Mówią, że wyrostek nie jest ci potrzebny. Za to mnie tak. Jak tam w szkole, Harma? Jest masakra? A twój zespół jak? Siora, my tu horror oglądamy. Możemy z tym później. O, racja, sorki. Nadrabiam zaległości. To skoczę do Healy. A mogę trochę popcornu na drogę? Dzięki. Sorki, sorki. Zwykle uważam z czekoladą, ale wygląda tak pysznie. Dzięki. Nie ma to jak na Białolandia namurowaną zabawę. Instrukcja szerowego spływu wyraźnie ogranicza ładowność do 3 osób na tą sobą trawę. Wiem, ale dziś nasz wspólny dzień zabaw, a te limity to tylko sugestie. Chyba mamy stąd zjeżdżać jak po maśle. O, sołki, Haniu, nie mogłam się oprzeć. Tu będzie idealnie. Pogadamy sobie, wszemiem żerełko z beki na słoneczku. Tylko nie to! Chywa, daj kęsnąć kurczaczka. Spadaj, to moje! Ktoś ruszy mojego miastnego szejka, to ma w dziób. Jak ktoś mi tknie moją sałatkę, to ma w dziób. Kto w Burger Bece zamawia sałatkę? Nie, 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 nie! Wojna! Hej, przestańcie! Ten dzień miał nas do siebie zbliżyć, tymczasem... My się staczamy. Ha, dokładnie tak się czuję. Nie, my się dosłownie staczamy. Zaraz stąd wyjadę. No i co teraz? Wypchacie, ja kieruję. Ja brodzę w błocie. Nie ma nic ohydniejszego. I wszyscy razem. Jednakowoż jest. Ale masz farta. Też chcesz mieć? No to masz. Wojna! Nie martw się, Haniu. Wyciągniemy wanzile z błota. Nie, nie w tym rzecz, Honiu. Cały ten weekend to wtopa. Wróciłam do domu, żeby z wami pobyć, a wszystko szło źle. Byliście zajęci swoimi sprawami, a jak udało nam się zebrać, to wyszła masakra. Czuję się, jakbym już nie należała do rodziny. Co? Ale bredzisz. I nie żadna tam masakra, tylko całkiem normalna harmidomska niedziela. No pewnie. Co jest bardziej naszego niż jak nas skądś wywalają? Lub jak lądujemy wanzillą w błocie. I nawet jeśli nie macie z nami na co dzień, zawsze będziesz należeć do rodziny. Nawet w życiu po śmierci. Och, dziękuję. Bardzo tego potrzebowałam. Uścisk! Nie, nie, jestem wystarczająco... Trzecią noc z rzędu nie daje nam spać. Mam delikatną urodę, nie przeżyję kolejnej nocy bez snu. Biedna Holly, wciąż masz koszmarne sny? Koszmar! Co ci się kotłuje w tej makóweczce, malutka? Moje kalmary? Nie rozumiem.
kalmarom nie można nic zarzucić. Jasne. Ja się zgadzam z ojcem. Koszmary senne zwykle nie są indukowane gastronomicznie, choć te kalmary zyskałyby dzięki szczypcie soli inspiracji. Świetny pomysł, Holly. Wsparcie wizualne. Przeanalizuję te abstrakcje. Na gwiazdy i egzoplanety. Śmieciuch i omaczek. To ja wywołuję te koszmary. O, a sądziłam, że chronię cię przed moimi eksperymentami. Szczęście, że nie widziałaś wyników badań DNA Filipa. Dwa słowa, podwójny ladoprzedział. Nic się nie martw. Znajdę sposób, żeby zarazić tej sytuacji. Rodzino, odkryłam, co jest źródłem koszmarów Holly. Ja. Aby się z nimi uporać, daję wam prototyp maszyny snów. Ej, użyłaś części pojazdu księżniczki? Hej, pytania na koniec, proszę. Więc te zmodyfikowane durszlaki pozwolą nosicielowi wejść do snów Holly i poskromić potwory. Gdy Holly zobaczy je pokonane, przekona się, że nie ma się czego bać. Zaklepuję poskromienie potwora! Słucha mnie, sądzę! Przewidziawszy waszą żywiołową reakcję, wcześniej zaplanowałam, które z was tam pójdzie. Irek, bo jest świetny w grach wideo. Hela, bo silna jak koń. Hola, za swej nieokieł znany jak resi. I Honia, bo mówią z Holly tym samym językiem. Pupka! Pupka! No co, do roboty! Proszę, Halu, zrobiłem ci kalmary na nocną misję. Nie zjadłam na kolację, to nie zjem ich w koszmarze, ale dzięki. Drużyno, ruszamy do akcji. Potrzebujemy latarek, plusaków i ciepłego mleka. To są koszmary koszmarów. I ostatnia część ekwipunku, przycisk powrotu. W lasie Tarapatów wcisnąć i się obudzić. O, i a propos pobudki, reszta rodziny musi dbać, żeby Holly spała, gdy będziemy w jej snach. Jeśli obudzi się wcześniej, utkwimy w pułapce jej snów na zawsze. Czekaj, i dopiero teraz nam to mówisz? Wyjdzie to dobrze, bratki. Wyliczenia są pomyślne. Mniej więcej. Mój asystent Lulajbot przeniesie nas teraz w sny Holly. Lulaj na dobranoc, kołyskę w gałęziach drzewa. Gdy wiatr zawieje, kołyska się rozbuja. Gdy konar się złamie, kołyska spadnie. W dół runą dziecko, kołyska i wszystko. 3, 2, 1. Witajcie w snach Holly. Tu też? Sypialnia, jak mnie słyszysz? Odbiór? Przyjąłem. Sypialnia potwierdza kontakt. Oczy szeroko otwarte na śmieciaka lub omaszka. Gdzie jesteśmy? Hej, zobaczcie, stara piła. Musimy być w piwnicy. A? A tak, piwnica. To ma sens. Tu zaczyna się każdy koszmar. Śmieciak musiał dopaść Holly. Biegiem! Kto kosi trawnik o 3 w nocy? Pan sąsiad Lament. Och, zajmę się tym. Harmidomska, co ty... Jej, niewyspana mama się nie obcyndala. I posnęła się w krzaczoła. Czas usunąć śmieci. Hela, stój, tu trzeba z rozwagą. Jeśli dopadną cię we śnie, to również dopadną cię w realu. No weź, zmieniasz zasady. A to jest grubszy przekręt. Trzeba włączyć latarki. Holly, nie bój się, pokonamy te koszmary. Spokojnie, Holuś, ja z tobą zostanę. Ogarniecie sami, co nie? Śmieci to nie moja broszka. Podpowiedzi szło głową wejść w ciemności drzwi. Oto ciemności drzwi. Wow! Haha, głowa to czacha, łapiecie? Słuchajcie, kochani, trzymamy się razem i niczego nie dotykamy. Haha, i proszę, zobaczmy. Ja cię! Koniu, co ty wyprawiasz? Ten wisior to mega vintage. Dam mu w zamian okulary, ukryją cienie pod oczami. Nie, nie pasi. Może gość gustuje w
koniu! Dobrze przywiąż, Hen. Zrobione! Hej, słuchajcie! Brawo! Jak postarasz się nie zgorzej, kit w tę pieśń usłyszy morze. Może mamy morzu zagrać na tej dziwnej gitarze? Wow! Gitara kita! Harma, zagrasz na niej coś morskiego? Okej, okay, znam tylko jedne szanty, więc oby pomogły. Płyń, płyń łódką swą, dalej z prądem płyń. Płynnie, 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 groźne skały miń. Zwykle tym wymiatam. Daj no tę mapę. O, teraz łapię. Chcę pieśń. Chcę jak w ciemno. Ciemności kryją wzgórza. Nie ciołku, w tonacji chcę. Zagrałam to w złej tonacji. Płyń, płyń łódką swą, dalej z prądem płyń. Płynnie, 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 groźne skały mi. Skarb kapitana Kita! Uratujemy mastodonta! Panie Filipie, pan se odpuści śledzenie! Wojna! Helu, nie rzucaj bezcennym skarbem w rodzeństwo! Bezcenny? Bezwartościowym! Ten skarb to ściema! Co? Przecież tak pięknie błyszczy! A ja padam z nóg! Więc skoło to tu to nie jest skałp, to gdzie jest skałp? Nie mam pojęcia, ale bardzo proszę przestań wszystkiego dotykać! Ślizgnę! To pułapka! Jesteśmy bezpieczni! I zagubieni, Bracholu! Jak było, zbiliśmy bank! Łapiecie? Luzik, to tylko mój żołądek! Hej, a ja... Zobaczcie, ślady zwierząt! Ej! Może nas stąd wyprowadzą! Wow, to rosomak! Nocowy, nie bójcie się! Ona tylko broni swoich dzieci! Ach tak? Ja tak samo! Och tak, właśnie! Nie zadzieraj z mamą, ha! Może chcesz jeszcze, co? Ja mogę tak cały dzień! Dlaczego jeszcze tak tu sterczycie? Spadamy! Nie widziałem waszej mamy w takiej furii, odkąd przegapiłem rocznicę. To martwy punkt, mój ulubiony. To koniec, już po nas. Jesteśmy jaskiniowcami. Zacznijmy budować tu nasz nowy dom. Tutaj kuchnia, a tu gabinet. Moja męska jaskinia. Ach, po co ściemniasz, Haniu? To przecież zwykła jaskinia. Ha? Hej, to kapelusz kapitana Kita. Widziałem w książce pana Tarzanka. Spoko, tatku. Znajdziemy jakieś wyjście. Tak od czapy. Mój tyłek miał darmowy masaż. Boże! Celio, kochanie, zapraszam. Dziękuję za zaproszenie. W oba, po europejsku. Więc oto mój dom, w którym mieszkam z moją rodzinką. Z przyjemnością ich poznam. Ach, rodzice przepraszają za nieobecność. Polecieli do Londynu. Znów królowa. Mój brat szykuje nam lunch, więc może cię oprowadzę. Rodzice wciąż zamęczają nas rodzinnymi fotkami. O, jak miło. Dziwne. Twoja głowa jest większa niż pozostałe. Ja, tak. Miałam wtedy migrenę. A oto i salon. Rodzice nalegali, by eksponować tu moje trofea.
Och, kocham koty. Jak się bawią? O, Drapek i Sekuś. Miłe panie, lunch podano. O, bonjour, jestem Celia. Miło mi poznać brata Holly. Wielki pająk, jedzmy, szybko za mną nas zje. Ups, herbata wyszła, zaparzę. Jest w kuchni w szafce na... Wiem, gdzie jest herbata, głuptasku. Czarku, te krepy są delicious. Merci beaucoup. To przepis, który babcia Genia przywiozła nam z Francji. O, często ją z Holą widujecie? Hola babci nigdy nie... Tak często, jakby chciała. Och, babcia. Raz jeszcze dziękuję za cudowny lunch. Witajcie w domu. Dziękujemy, Holu. Chodź, Celia, odprowadzę cię. Bardzo mi miło. Cudownie się dziś bawiłam, Holu. Tak, ja też. Hej, może spotkamy się jutro? Skoczymy do sklepu? Magnifik, to do jutra. Mam jakieś widy? Hola była z nami na zeszłorocznym rejsie po Hawajach? Centrum handlowe w koronnych kniejach. Witajcie! Co wy dwaj tu robicie? Rodzice przywieźli tu wszystkich, bo chcą coś pozałatwiać. Lisz, lisz! Witaj, Holu. O, jest twój brat, co za niespodzianka. Dziękuję. Bonjour, monsieur. No, lecimy. Wyprzedaży stygnął. To było dziwne jakieś. Wiesz, Celio, odpuśćmy te sklepy. Skoczmy lepiej do spa. Ja stawiam. O, wspaniały pomysł, ale nie mogę. Obiecałam mamie znaleźć strój na urodziny naszego labradorka. Pomożesz mi, Holu? Boniu, please, tylko nie pracuj, tylko nie pracuj. O, i jak? Co sądzisz o tej? Piękna, szybko kupuj. Ten odcień mnie nie porywa. Hej! Cześć, jestem Honia. Chętnie pomogę. Jeśli idzie o modę, mam dar jasnowidzenia. O, aha! Skonsultuję się z koleżanką. Gdzie się podziała? Ta Honia bardzo mi pomogła. Wybacz, też bym pomogła, lecz parkując limuzynę zapomniałam o napiwku. Gruby kiks! Ups, wielka limuzyna, napiwek był za mały, zaraz będę. Już kończysz? Bo forsa mi się skończyła. Weź, Hola stawia. Hej, czy ty się przebrałaś? No masz, ze 2 tygodnie temu. Zaraz, skąd się tu wzięłaś? Dopiero co poszłaś tam? Skarbie, twoja Hola jest wszędzie. A teraz lećmy coś zjeść. Umieram z głodu. Jeszcze ja też uważam, że to zabawne. Cześć, Holu. Zastanawialiśmy tak, się. Ja, Hola Harmidomska, naturalnie, że możesz dostać autograf. Dla fanów trzeba mieć czas. Hej, lalka wisi nam świeży kawałek. O, kalendarze. Muszę sobie kupić, żeby ogarnąć wszystkie podwieczorki i bale. Chodźmy, skoczmy do fotobudki. To fajne, Holu, ale może dość. Po godzinie policzki mnie już bolą. O, wszędzie czysto. To znaczy, oby choć jedno z tych zdjęć wyszło. Patrz, twoi rodzice. Mam zamknięte oczy na wszystkich fotkach. Trzeba dorobić, chodźmy. Potrzebują środowiska, w którym mogą odżyć, rozumiesz, Hen? Schronisko to nie miejsce dla nich. Sam, to moi najbliżsi kumple. Jeśli ich tam wyślesz, więcej się nie zobaczymy. Cóż, jestem otwarta na inne pomysły. Zabiorę je do mnie. Rodzice nie będą mieć nic przeciwko? No pewnie, że nie. Możemy jakoś inaczej pomóc. Ale nie mamy miejsca na więcej zwierząt. Są już Lolek, Kot i Geo. Pirek i El Diablo. Skoczek i Wacek. Nie zapomnijcie o lisie. Zaraz, my nie mamy lisa. I co ja teraz pocznę? Hmm?
świetny pomysł, Skoczek. Jeśli namówię mieszkańców miasta do adopcji kumpli, wciąż będę ich widywać. Dzień dobry panu. Tak pomyślałam. Co zniszczyłaś? Znowu okno? Mój nowy aluminiowy siding? Skąd dziś nic nie zniszczyłam? Wpadłam spytać, czy nie potrzebuje pan towarzystwa. Ha, ja pas. Towarzystwo oznacza rozrywki, a rozrywki to pogaduchy. A wiesz, czego nie cierpię? Pogaduch! Więc mam idealne towarzystwo dla pana. Im nie gada, kocha hokeja i obaj nie cierpicie, jak robię tak. Widzi pan, pasujecie do siebie jak ulał. No nie wiem, masa przy nim roboty. Też tak. Będę codziennie wpadać, żeby go karmić, sprzątać i wszystko przy nim robić. Proszę, potrzebuję tylko domu. Dobra. Byleby mi się nie pakował na fotel. Więc? Co sądzisz? Mnie tam plucie nie wadzi, a z lamerem mam większy ubaw niż jak źrebak się babce do miski z owsianką dobierze. Czuję, że jest jakieś ale. Ej, weź ten zad lamer. Bo wiesz, my z babcią już mamy na farmie urwanie zadu. Wiem jak jest, Leoś. Z chęcią będę wpadać i doglądać wszelkich potrzeb lamera. No, to skoro tak, to tak się umawiamy. Hen, chcielibyśmy pomóc twoim zwierzakom, ale latająca wiewiórka... Wiesz, my jesteśmy kociarze. No nie mówcie. Jest zwierzęciem nocnym, więc dni będzie przesypiać. Dajcie mi klucze od domu, a wszyściutkim się zajmę. Dzieci, obiad! Dlaczego lament tak nam dyszy w okno? Widzisz ten chlew? A ten twój nielot rachunek za wodę mi nabija. To dlatego, że pingwiny kochają być mokre. I jak widać, kąpać się w pianie. Ja się tym zajmę. Ma pan jakieś ryby w lodówce? Teraz rybka dla ciebie. Przepraszam. I rybka dla pana lamenta. Dobra, tutaj skończyłam. Teraz ja skoczę wrzucić coś na ruszt. Hej, Hen, przyjeżdżaj! Pingwinio i lamer się pożarli! Przyściutko szło jak po maśle, póki lamer nie zabrał swetra, który babcia wydziergała Virginii. Lamer, puść to! Jest trzecia nad ranem! Dlaczego ty mnie budzisz o nieludzkiej porze? Wyniosłeś tatuśków na nowy poziom. Tatuśków? To nasza nazwa. Mój syn rdza orzekł, że gruba. Sztos. No, miło było pomóc. Dajcie czadu na występie. Parwa, chcemy, byś jutro z nami zagrała. A, że co? Będzie cudownie. Konradzie, pokaż naszą choreografię. Nawet skombinowałem nam pasujące retro wdzianka. Panowie, to zaszczyt, ale ja nie mogę. Mam bardzo pilne sprawy. Ale co, nasz debiut? Tak bardzo byś nam pomogła na starcie. Tylko ten jeden raz. Proszę. Ej, czego beczysz, lalka? Zgodziłam się jutro zagrać z zespołem taty. Jak mnie zobaczą z tatuśkami, nikt więcej nie potraktuje mnie serio jako rockmanki. Ej, to dlaczego nie odmówiłaś? Oto dlaczego! Rzesz, znowu ten szantaż na smutnego tatkę, co?
Przesadzasz, ta kapela jest aż tak obciachowa? Tańcz, 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 tańcz. Auć, całkiem jak łaz dzieliłem scenę z Balonem Bananem i każdy żałd był o bananach. Występ z tym szmiłusem omal nie zrujnował mi reputacji. To co pan zrobił? Trzymałem kumpli z dala od klubu. Tak, doskonały pomysł. Jej, dzięki panie K. Ratuje mi pan życie. Please, szybciej. Nim mnie ktoś zobaczy. A? Sam i Mirka. Cześć wam. Jej, ekstra wzmacniacz. Lampowy czy elektroniczny? Nie wiem, Raju. Ależ tu gorąco. Lepiej, żeby nie stał w słonku. Pa! Wielkie dzięki za pomoc. Pamiętacie plan? Trzymać znajomych z daleka i dbać, żeby nikt na widowni nie filmował. By to nie wyciekło. Wow, Honiu, dokładnie. Okej, Harmidomscy, jedziemy. A jak wycieknie, wezwać hydraulika? A ta znowu. Udźwigniesz to. Rytuał zespołu. Dołącz do nas, Harmo. Szykujcie się na epicką, rockową odyseję w kosmosie, czasie i tej rodzinnej restauracji. Bo przed wami tatuśkowie! Frajda większa niż plucie do studni. O, kolejny fan! Zrobiliśmy furorę! Tak, zawodowo i to dzięki tobie, Harmo. Muzyczna euforia! O, skąd? Cieszę się, że wasz występ się udał. Udało się! Żadnych kumpli i zero nagrań! Już jestem uratowana! Mam u was wielki dług. Harmo, chodź szybko! Pani burmistrz, co jest grane? Wpadłam podziękować za świetny występ i spytać, czy zagrają na miejskim festiwalu w parku. A potem zaczęli robić cokolwiek to jest. I cóż, wciągnęło mnie. Więc, czy mogę uznać to za tak? Jeszcze jakie tak? Świetnie! Widzimy się w weekend. Hej, gratki! Ten festiwal to ekstra fucha! Z przyjemnością was obejrzę. Obejrzysz? Harmo, nie zaszlibyśmy tak daleko bez ciebie. Musisz z nami zagrać. Nie, znaczy... To szansa tatuśków, by zabłysnąć. Jeśli chodzi o tego tatuśka, ty, Harmo, należysz do zespołu. Tylko, że ja... Skarbie, wiem, że jesteś zarobiona i że miał być tylko jeden raz, ale występ na scenie, na miejskim festiwalu i móc dzielić to z tobą? To spełnienie moich marzeń. A ty czegoś nie psasz dzisiaj, co jest mała? Kumple chcą, żebym ściągnęła Mika na szkolną potańcówkę, bo im mówiłam, że się znamy. Ale co, jak on mnie nie pamięta? Jesteś niezapomniana! Mik! Pamiętasz? Paluszki! Zagrasz nam w ogólniaku do tańca! To nie działa mnie te. Weź latarkę, mała! Życie me to ten rock'n'roll! A, jasny kwit! Nowy plan! Nie w tę stronę! Ja muszę do garderoby! Uratowana, mała! Dzięki, Mietek! Hej, może zostawię mu liścik za kulisami? Żeby wejść za kulisy, trzeba mieć przepustkę. Na twoje szczęście, Mietek ma na to sprawdzony patent. Oto i twoja przepustka. Pizza dla ważnej persony. Liścik masz? Drogi Miku, tu twoja kumpela i największa fanka Harma. Byłoby genialnie, gdybyś nam zagrał jutro na szkolnej potańcówce. Rock and roll! Ej, dostawa pizzy dla pana Słagera. Filunia. A gdzie posypka z chili? Luzik, wszystkie dodatki do pizzy mam przy sobie. Techniczny, zawsze przygotowany.
Mam nawet ananasa, gdyby pan chciał zaszaleć. Proszę stąd wyjść. Skoro wszyscy już wyszli, sprawdźmy, czy Mick dostał mój list. O nie! On go wyrzucił! Jak ja mam im powiedzieć, że Mick nie zagra do tańca? A, przykro mi, mała. Masz ochotę na skórkę z pizzy? Mietek, na tej skórce jest szminka. Herma, jak poszło? Mick musiał się bardzo ucieszyć, że wpadłaś. Powspominaliście paluszki? Co ja gadam? Wiadomo, że tak. Tak czy siak, nie możemy się doczekać. Wiecie co? Musimy o czymś porozmawiać. Wstrzymaj się. Musimy ci coś pokazać. Hej! Co wy na to? Odpuściłyśmy folklor i poszłyśmy w Micka Swaggera. Poświęciłyśmy całą nockę i większość szkolnego budżetu antykałużowego, ale warto? Tak! Teraz cała szkoła jest nakręcona na tańce. Cała szkoła? Jest moja bohaterka! Dzięki temu, że ściągniesz tu Micka, przestanę być znana jako dyrektorka szkoły z problemem kałużowym. Hej, a co chciałaś nam wcześniej powiedzieć? A nic, znaczy znalazłam nową kałużę. Chyba powinnam zgłosić ją Dyrze. A nie możesz powiedzieć kumplom, że nie ściągniesz Micka? Jest już za późno, Mieciu. Cała szkoła sądzi, że przyjedzie. O, co ja sobie myślałam. O, cześć, Harma. Musowo zagram ci do tańca. Nie mam nic lepszego do roboty. Jestem tylko największą gwiazdą rocka na świecie. Za to na plus doskonale wprost naśladujesz Micka. Dzięki, stary. Ty też zawsze coś. Czekaj, i to jest to. Brawo, dzieciaki! Sala piękna i wy tak samo. Dosyć gadania. Gdzie jest Mick? Cyknę sobie z nim selfie i roześlę wszystkim dyrektorom szkół. O! Już jest na zapleczu. Ale on lubi się skupić przed koncertem. Tylko kumple mogą tam wejść. O, jasne. Uszanujmy więc wolę artysty. Skoczę sprawdzić, co z Mickiem. Tylko szybko. Chcę oglądać razem z tobą. Dobra, tu masz wdzianko. Piosenki Micka mam wgrane na laptopca, więc wystarczy, że tam wyjdziesz i pokłapiesz paszczą. No jasne, oby się udało. Nie zapomnij o mopie Micka. Połamania nóg. O! Proszę o gorące brawa dla Micka Swaggera. O, a to twój zespół, Mick? Chłopaki w trasie złapali wszy. Lepiej niech grają zza kurtyny. Przezornie. Uśmiech, please. Witaj, Budo, w koronnych kniejach. Gotowi dać czadu. Przepraszam, czy ma pani chwilkę? Czy zrobiłem coś, co spowodowało, że się pani gniewa? Bo obiady, które mi pani serwuje, są dość niejadalne. Nie, z tobą nie mam na noże. Noże! Doceniam cięty żart. Ta-dam! Owoce, cukry, szynka, pełny posiłek. Hela, coś jest nie halo z kucharcią. Ma do mnie jakieś wąty, a ja nie wiem o co. Ja jej nigdy nic nie zrobiłem, więc pomyślałem, że skoro ty lepiej znasz szkołę średnią... Czekaj, Hirek! Do mnie też kucharcia ma jakieś wąty. Odkąd zaczęłam, ogólniak dostaje na obiady spady, podczas gdy kumple zajadają się pierwszorzędnym żarciem. Stąd szynkowe koktajle. To nie może być przypadek, że kucharcia ma wąty do dwóch osób z tej samej rodziny. Hej, ja tam jej nie podpadłam. Może to któreś z rodzeństwa? Trzeba to rozwikłać. Nie uciągnę na tak podłym żarciu. Pomożesz? No pewnie. Obrzydło mi mięcho w płynie. Mm.
Żeby dociec, kto podpadł kucharci, trzeba wdrążyć arsenał rasowego detektywa. Dedukcję, konspirę i dywersję. Może nam się nie udać już dziś, ani jutro, nawet w tym tygodniu. Lecz ostatecznie nasza ciężka praca się nam opłaci. Już gadałam ze wszystkimi. Nikt nie wie, skąd się wzięły złe obiady. Hila twierdzi, że żarcie było tak podłe, że nawet jej do śmiechu nie było. Harma poddała się po tygodniu i zaczęła jadać z kapelą. A zdaniem Honi, breje kucharci były... A fuj! Pozostaje jedna siostra, która mogła nabroić. Co ty zrobiłaś, kucharci? O, wow, was też miło widzieć. Ona ma jakieś wąty do Harmi Domskich, przez to nasze obiady są niejadalne. Kucharci? Ja nigdy... O, jej, przypomniało mi się, to był mój pierwszy dzień w ogólniaku. Właśnie dostałam nowiutką komórkę. Masakra, lub gorzej. Gorzej to było dalej. Zupa była tak gęsta, że nie chciała jej zejść z włosów, więc kucharcia musiała zgolić głowę. A przeprosiłaś chociaż? Zbyt się wstydziłam i już nigdy więcej nie weszłam do stołówki. Dobra, wyślę jej SMS-ka z przeprosinową emotką. Nie, przeprosiny muszą być osobiste. Pirek, to 3 godziny drogi. Dobra, SMS-uj, ale będę wydzwaniać do ciebie codziennie do końca szkoły średniej, jak znów dostanę marny obiad. Tak, ja też. Witamy w koronnych kniejach. Dzień dobry pani. Moja siostra Hania przyjechała aż z uniwerku ze sprawą do pani. Więc możliwe, że pani tego nie pamięta. To było dosłownie malutkie faux pas, ale kiedyś byłam troszkę odpowiedzialna za wylanie pani zupy na głowę i chciałam panią za to bardzo przeprosić. Za to z pozytywów łysinka była mega twarzowa. O, zapomniałabym. Przywiozłam podarek na przeprosiny prosto z uczelni. Naprzód ptaszki. Ale on upaćkany jest. To vintage. Twoje przeprosiny chyba przyjęte. Syfon, to dosłownie surowe mięso. Nie rozumiem. Za co kucharcia wciąż nas karze? Macie ścinę z kucharcią? Ostra z niej babka. A pan skąd to wie? Znamy się jeszcze z ogólniaka. Hej, moja lemoniada. Widzicie tu? To jakśmy grali w zbijaka. O, to pan? Pokaz przed naczosów. Hela, patrz, kto jeszcze jest na tej fotce. To możliwe, że kucharcia ma napięku z mamą? Przejdźmy do sedna. Za co nas pani karze? My nie zrobiliśmy pani nic złego. Nasze siostry tak samo nie, ani mama. Tak, widzieliśmy wasze zdjęcie. Przyjaźniłyście się. Zaprosiła panią na imprezę na koniec szkoły. Nie zaprosiła. Do końca życia nie zapomnę, jak mnie tym poniżyła. Imprezka na koniec szkoły. U mnie. Zaproszonko dla ciebie. I dla ciebie. Ja też. Jedno dla ciebie i 2 dla ciebie. Klasa. No siema. Przeoszczędzimy paliwko wbijając do Rity razem. Podobno ma być poduszkowiec. Krok pierwszy. Odkryć tożsamość nowego żercy. 1, 2, 3. Tak, proszę wejść, jest mnóstwo miejsca. Przepraszam zebranych za zwłokę. Dołączam do was zdalnie, gdyż pracuję z lotnymi i z osobami. Wnioskując z recenzji lokali u Żana i Juana, Burger Becky i Aloha Towarzysze, ten recenzent na pewno mieszka w koronnych kniejach. Co by z próbki fekaliów wszystkich mieszkańców koronnych kniei? To nie będzie konieczne. Wiem, jak wytropić niezadowolonego żerce. Rozdzielimy się dla lepszego zasięgu. Hola i Hen, prześledźcie dostawy gawła pod kątem niezadowolonych klientów. Ja! Mówiłem, żeby dawali większe opakowania! To pewnie nasz żerca! Hela i Hercia, odwiedzicie inne lokale, które dostały kiepskie recki. Może coś wyśledzicie. Na śmierć mnie wystraszyłaś! Zwykle to moja specjalność. Pomożesz nam? Czy mieliście tutaj ostatnio jakichś trudnych klientów? Innych niż wy dwie? Tu wiecznie jest za zimno. Ta karta się wydłużyła, czy co? Czemu nie dostałem wody? Po co ja tutaj w ogóle przychodzę? Obsługa na 2 kciołki w dół. Dzyń, dzyń!
to nasz żerca. Hej, jest dobrze. Zgadzamy się, że to jedno z tej piątki, tak? No to ściągniemy ich tutaj wszystkich. Wtedy na bank oczarujemy nowego żercę i on lub ona przestanie dawać kciuki w dół. Tata, Hola mówi. Znów siadł na telefonie. Przestań oglądać recenzje i patrz, na czym siadasz. W uznaniu pani ogromnych zasług. Za stołem, Henia. Zaprasza na niezapomnianą kulinarną ucztę. Na koszt naszej firmy. No dobra, czy wszyscy nerwowi? Znaczy gotowi? Tak, ty ogarniasz gotowanie, my ogarniamy resztę. Halu, raport proszę. Przeszemy prują. Czekpa podgląd stolików z podejrzanymi. Jeśli ktoś będzie marudził, to go rozwalę. Nie, Ted, masz co mi zgłosić. Jakoś dal. Powodzenia wszystkim, ja przechodzę na nasuch. Hej, pamiętajcie, mamy do czynienia z piątką najbardziej wybrednych konsumentów. Cokolwiek by się nie działo, musimy być wyjątkowo cierpliwi. Czuję, że się na mnie gapicie i to nie jest przyjemne. Dobry wieczór, podejrzany numer 5. To znaczy witam, panie dyrektorze. Wezmę marynarkę. Dziękuję. Aleś ty dzisiaj czysta. Ej, mała, parkuję za rogiem. Parkować zbiera monetę co kwadrans, więc możesz już lecieć. I moniaków nie zapomnij. Przepyszny. No i udało się. Było ciężko, ale to wielki sukces. Nie ma Dudu, żeby po dzisiejszym ten hejter dał nam znów kciuk w dół. Znów kciuk w dół od nowego żyłcy Łaz 2-3? Co? Jak to w ogóle możliwe? Hala, przyuważyłaś coś? Straciłam podgląd wskutek porażki lamenta w szalcu z supą rybną. Łazienki w korytarzu, łazienki w korytarzu. Przykro nam, tato, zawiedliśmy. Nie, to nie wasza wina. Wy, potwory! Jak mogliście dać kciuk w dół na rzecz po tym, co moje dzieci dla was zrobiły? Sądzicie, że mili z was goście? Z życzeniami z kosmosu i szukaniem dziury w całym? Wiecie, co wam powiem? Kciuk w dół dla was wszystkich! Ej, o czym ty w ogóle bredzisz? Zaraz, co? Czyli nie macie pojęcia, o czym mówię? Aha, wybaczcie na chwilę. Skoro to nikt z nich, no to kto? O rety! No teraz to już przeginka! Zaraz, zaraz! Tato, pokaż telefon! Nowy żerca, raz, dwa, trzy, to ty! No, twój telefon, jak nie wydzwaniał do kogoś z nas, niechcący otworzył konto na żerze i zaczął wystawiać kciuki w dół! O, ja, żer! To przezabawne i uśmiejecie się jak nie wiem co. Jeszcze raz wielkie dzięki, dzieci, za pomoc w odzyskaniu gości, których obraziłem. Armii Damski, mniej gadania, więcej podawania. Za mały Spoko, tylko raz w tygodniu przez cały następny rok. Damy radę. Mów pan za siebie, ten spada stąd. Musimy coś zrobić, żeby zaklepać tę nagrodę. Przyjąłem. Trzeba myśleć szybko. Jutro ostatni dzień głosowania. Wracamy z teleturniejem. Jak dobrze znasz swoją szenszylę? Pytanie za milion. Bartosz, ulubiony kolor twojej szenszyli? Czarek, wiem jak możemy to wygrać. Brawo, Bartosz. To było podchwytliwe pytanie. Szenszyle nie rozróżniają kolorów. To co wy na to? Teleturniej? Wchodzę. O szenszylach wiem prawie wszystko. Mój kuzyn Darek ma dwie. Bliźnięta szynszylęta. Nie, w tym quizie będziemy odpowiadać na pytanie o kumpla, żeby szkoła zobaczyła, kto naprawdę się przyjaźni. No nie wiem, chłopaki. Tak, nie za długo to się ciągnie? Daję słowo, że po tym będzie pozamiatane. Obiecujecie? Obiecujemy. Cześć, kangury! Dziś nie będzie zwykłych wiadomości. Zamiast tego przeprowadzimy teleturniej, by się przekonać, kto zasłużył na tytuł najlepszych kumpli. Poznajmy oba zespoły. Drużyna pierwsza, Harek Młodomski. Drużyna druga, Rdzynio Świrwicz. I runda pierwsza. Zawodnicy odpowiedzą na pytania o siebie nawzajem, po czym odsłonią odpowiedzi, sprawdzając, jak dobrze znają kumpla. Poprawna odpowiedź to jeden punkt. Irku, ulubiony film twojego kumpla Czarka. Król Pierś
pierścieni. Ma rację, to król pierścieni. Punkt dla Harka Młodomskiego. Rdza, ulubiony film Zbynia? Proste, atak zmutowanych kosmicznych brzdąców z Marsa, część 10. Skąd? 9. Wszyscy wiedzą, że po niej cała seria zeszła na psy. Zbyniu, ulubione danie rdzy. Wątróbka z cebulką. Wątróbka z cebulką. Punkt dla rdzenia Świrwicza. Tak. Kirku, ulubione danie Czarka? Kostki serowe mojego taty. Fakt, było ulubiony, ale odkąd sprowadziła się babcia Genia, robi mi bef burginią. Wybacz, sądziłem, że ci zaktualizowałem. O. Remis 1-1. Przyszedł czas na rundę drugą. Przed drużynami seria zadań sprawdzających zaufanie, porozumienie i współpracę. Po punkcie za każdą. Po pierwsze, zaufanie. Rdzynio Świrwicz zaczyna. Tak! Punkt dla Rdzynia Świrwicza. A teraz Harek Młodomski. Sorki, to pewnie wątróbka z cebulką z obiadu. Wynik to 2-1 dla drużyny Rdzynia Świrwicza. W tym zadaniu przetestujemy porozumienie przyjaciół. Po jednym zawodniku z drużyny musi pokonać tor wrotkarski na ślepo. Przyjaciel będzie nim kierował wyłącznie słownie. Zająć pozycję! Gotowi? Do biegu? Czarek jest prosto! Szybciej, Czarek! Jedź, jedź! Daj, skręć w prawo! Teraz w lewo! Nie, teraz się cofasz! Jeszcze trochę! Wrujesz prosto, wygramy! Punkt dla Harka Młodomskiego! Mamy remis! W ostatniej konkurencji drużyny upichcą klub za przyjaźni. A kto wygra to starcie, wygra całość. Klops będzie na ostro. Na pozycję? Gotowi? Nie ma nic lepszego niż gotowanie z mym najlepszym kumplem. Nie ma nic lepszego niż gotowanie z mym najlepszym kumplem. Jesteście obciachowi. Szczekacie się, bo wiecie, że to my wygramy. Ta, i ściemniacie od samego początku. Nawet nie jesteście prawdziwymi kumplami. O, chcecie brudnych zagrywek, tak? Obyście lubili jaja na twardo. Nie dekoracją chłopca, Tymbal! Chłopaki, dość! No zaszło za daleko! Patrzcie, coście narobili! Zachowujecie się wobec siebie jak ćwoki i my ze Stelą mamy tego dość! I nie chcemy się przyjaźnić z kimś, kto się tak zachowuje, więc żegnam. Chodź, Leoś. Ziomki, stójcie! Macie rację. Nie tak przyjaciele powinni się traktować. Przepraszamy za nasze zachowanie. My też przepraszamy. Wybaczycie Zbyniowi? Znaczy, wybaczycie nam obu? No jasne. A czy wy nam też wybaczycie? Tak, chodźcie tu wszyscy. Nie regulujcie odbiorników. Nadajemy dla was cudownym high definition za sprawą nowych kamer. Na pierwszy ogień nasz nowy reporter, Cornel. Co dziś w menu, Cornelu? Dzisiaj proponuję moje ulubione danie. Kurczę prosto w dziób. Ciekawie. Co to kurczę prosto w dziób? To kurczę prosto w wasz dziób. To było straszne. Wręcz beznadziejne. No, co ten biedny kurczak mu zrobił? Więc musimy go zwolnić. Siema, ekipo szkolnych newsów. Smakowity reportażyk, nieprawdaż? Cześć, Cornel. Rozmawialiśmy i nie wydaje nam się... Cokolwiek chcesz powiedzieć? Mów do nowych mikrofonów. Nie tak prędko. Chcę za nie większą rolę w newsach. Więcej czasu na antenie. Może prognozę pogody? Możesz dać nam minutkę? Spoko. Ludzie, wiemy, że Cornel to samo zło, ale te mikrofony to czad. No, żadnych pisków na naszych ciętych żartach. Zresztą prognozy pogody nie da się zepsuć. Dobra, Cornel, załatwione. Tak. A teraz prognoza Cornela. Yo, tu Kornziom. Szykujcie kalosze, bo idzie burza po byku. I zdrowo wam, lunie. Nara.
wiem, myliłem się, zepsuł pogodę. Kornziom musi odejść. No siema. Cześć, Kornel. Uzgodniliśmy, że... Popatrzcie, co mam dla mojej ulubionej ekipy. Antena satelitarna na moje kozy. A gdzie haczyk? Proste. Daję wam antenę, dostaję własne pasmo. Z tą anteną nadawalibyśmy na całe miasto. W Kurniku kochają newsy. Moja babcia mnie zobaczy. Wszyscy mnie zobaczą. Hirek, będziemy sławni. Kosmici odbiorą sygnał. Kornelu, decyzja brzmi... Masz swoje pasmo. Tak, zrobię to jak ta lala. O, muszę odebrać. Kornziom spada. Zaniosę to maleństwo na dach. Od dziś ekipa Szkolnych Newsów nadaje dla was przez satelitę. Witajcie, kangury. Od dziś również stałe nowe pasmo, które Kornel nazwał... Siema się wie. Siema, tutaj wasz Kornziom z Siema się wie. Wiedzieliście, że jestem mistrzem w książkowym slamie? To patrzcie! Co jest? Ej! 9-10! Nowy rekord, z którym wasz ulubiony Kornziom odmeldowuje się. Oj, nie jest dobrze. Przyjemne 25 stopni. Zaś na południu będzie żar, żar, żar. Mam nadzieję, że Kornel nic nam dzisiaj nie odkorneluje. Głos do studia, Hirku i Czarku. Dziękujemy, Stello. Teraz zobaczmy, co w nowym paśmie Siema się wie. Yo, tutaj Siema się wie. A możecie nie wiedzieć, że Dyzio dostał kosza. Chodźcie, sprawdzimy szczegóły. Ej, Dyzio, czemu cię rzuciła? Co? Czy to przez to, że chodzisz jak pingwin w wąskich dżinsach? No, o tak! Wasz Kornziom z Siema się wie spada! No nie, teraz to przegiął! Klasa, znowu! To było wredne! Właściwie to wszystkie twoje materiały były okropne! Ale teraz to się już skończy, bo wylatujesz! Ja? Czemu? O nie! Straszne! Ząk! Nieźle, ale nigdzie się nie wybieram. Za dobrze się tu bawię. I a propos, zgadnijcie, co macie w szafkach. Uwaga, spoiler! Skunksy! O, minutkę, muszę odebrać. Kornziom, nawijaj! To nasza wina. Położyliśmy program dla jakichś gadżetów. Ach tak? A jakich biżutów szukasz? Czy to Kornel? Zapomniał wyłączyć głośno mówiący. Mam spinki do mankietów zaczyszczalni starego. Jak znalazł dla twojego dziadka. O, i pamiętaj, mój stary nie może się dowiedzieć, że kupiłeś je ode mnie. Inaczej po tobie. Słuchajcie, Kornel tak musiał zdobyć kasę na nasz nowy sprzęt, sprzedając rzeczy z oczyszczalni ojca. Wiem, jak się pozbyć Kornela z ekipy newsów. Na dobre, pora na tajną operację pod przykrywką.